Na ringu w hali Osir zmierzyły się bokserskie drużyny z Polski i Niemiec. O organizację tego wydarzenia w Brodnicy zabiegał brodnicki bokser zawodowy Dariusz Polmański. Przede wszystkim na pewno było ciężko to zorganizować, bo jest to naprawdę wysokiej rangi zawody. Udało nam się ściągnąć ekipę niemiecką do tej konfrontacji, także uważam to za bardzo duży sukces i zarazem za bardzo duży wkład, jeżeli chodzi o rozwój polskiego pięściarstwa. Życzę zawodnikom udanej konfrontacji. W ramach meczu bokserskiego zaplanowano 10 walk, a tak oto w swoich wypowiedziach trenerzy obu drużyn opisali przygotowanie zawodników. No w dzisiejszym dniu zaprezentuje się reprezentacja kadry narodowej seniorów. Jest to najmocniejszy skład reprezentacji Polski. 10 zawodników, którzy są znakomicie przygotowani i na pewno gwarantują emocje. Niektórzy ci zawodnicy w swojej karierze boksowali ze swoimi przeciwnikami. Dla niektórych to będą rewanże, bo różnie to bywa w sporcie, ale mam nadzieję, że dzisiaj z każdej walki wyjdą zwycięsko i zaprezentują maksimum swoich możliwości. No, zawodnicy są dopiero co po mistrzostwach Polski, także są w doskonałej formie. Wiadomo, chwilkę oddechu mieli w święta, jesteśmy tu w Brodnicy od środy. Przygotowania idą pełną parą. Dzisiaj już odpoczywaliśmy, tylko spacerek. Jesteśmy bardzo zadowoleni z brodnickiej organizacji. Wspaniały hotel, bardzo dobra opieka, korzystaliśmy ze wszystkiego, co tu było dostępne. No i oczywiście wspaniała organizacja tutaj dzisiejszego meczu kolejnej edycji Światowej Konfrontacji Boksu Olimpijskiego. To ile walk wygracie? Wszystko się okaże, to jest sport, bardzo ciężki sport i miejmy nadzieję, że jak najwięcej. Bardzo dobrze się tu czujemy, wszystko jest dobrze zorganizowane, jesteśmy przygotowani, wszystko na razie dobrze funkcjonuje. Oczywiście każda drużyna powie, że wygra, że chce wygrać. Przygotowywaliśmy się i mamy nadzieję, że uda nam się pokazać tu coś fajnego. Nasi zawodnicy są z klubów z całych Niemiec. W tym roku mamy jeszcze kilka zawodów. Mistrzostwa Świata w Hamburgu, Mistrzostwa Europy na Ukrainie. Wybieramy się także na turniej do Belgradu w Serbii. Turniejowi przyglądał się m.in. wysoko notowany w światowych rankingach boksu zawodowego Maciej Sulencki. Mam ciągły kontakt z Darkiem Polmańskim, który tutaj jest organizatorem też tej imprezy, zresztą nie tylko tej. Pamiętam, boksowałem w Brodnicy, również był organizatorem razem z Andrzejem Gmitrukiem. Zadzwonił do mnie, zapytał się, czy mam ochotę przyjechać, zaprosił mnie. Nie mogę mu odmówić, tak. Znam chłopaków z kadry. Znalazłem chwilę czasu, jestem po walce. Mam trochę luzu, więc przyjechałem. Dopingowani przez Sulenckiego polscy zawodnicy nie mogli przegrać. Mecz zakończył się wygraną Polski nad Niemcami 12-8.